bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Lektor już powiedział, czego się spodziewać, ale tak dla pewności powtórzę się i powiem nawet trochę więcej. To jest Wydział Newsów, tylko że raporzy. Razem z Wami sprawdzę, co ciekawego albo właśnie nieciekawego działo się w ostatnich dniach w rapie. A jeszcze jedno, bo o tym zapomniałem, Mati Fuczyło to ja. Witam się z Wami, no i zaczynamy. Nie mogę zacząć inaczej niż od płyty roku. To znaczy wydarzenia roku, bo czy to jest płyta roku jeszcze nie wiadomo. Ale wiadomo jedno, że Taco Hemingway w końcu wrócił. Po 3 latach nic nie robienia. No a tak serio to pewnie coś tam robił, tylko pewnie my tego nie widzieliśmy. Wrócił i nagrał nowy krążek. Nazywa się 1800 Oświecenie i jest dobry. Moim zdaniem, a Wy możecie mieć inne, chociaż mam nadzieję, że nie, bo gramy te numery u nas. Płyta, jak to u Taco, jest koncepcyjna. Zamieniamy się w słuchaczy radia, którzy słuchają audycji, a pomiędzy słyszymy kolejne kawałki. Wy macie ulubione numery? Bo mój to Main Stage Freestyle. Ale jako, że to jest Wydział Newsów, to dorzucę jeszcze newsowe informacje. Taco pojedzie przejechać się po Polsce i odwiedzi Was na koncertach. Przed nim 6 przystanków. Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa, czyli cała Polska. Czyli standard. Tak jak standardem jest to, że płyta Taco pokryła się złotem, zanim jeszcze została wydana. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Też chciałbym nie wydawać płyt, a mieć złote płyty. Jedną rzecz z wymienionych w poprzednim zdaniu już robię i nie jest to niestety posiadanie złotych płyt, więc pogadam o kimś, kto ma na swoim koncie już nie jedną, a właściwie o 2 ktosiach, którzy razem mają pewnie tyle, ile połowa polskich raperów razem wziętych. Ostry i Mata, czyli 2 światy i 2 spojrzenia na rap. Z jednej strony pochodzący z Łodzi Ostry, czyli reprezentant starej rapowej szkoły, a z drugiej strony Mata, czyli młody gość z Warszawy. A to tylko jedna i jak się okazuje jedna z mniejszych różnic. Newsem jest to, że między tymi panami zrobiło się dość nieciekawie. Jakiś czas temu Ostry zarapował o tym, że chciał zaprosić Matę na płytę, ale dostał odpowiedź w stylu: oddzwonimy do pana. Ale nie macie numeru. Jakoś znajdziemy. No i ostatnio Mata oddzwonił i rzucił kilka mocnych zdań w stronę Ostrego i tu mógłbym powiedzieć, że wywiązał się nowy, wielki, biorąc pod uwagę popularność konflikt, ale wszystko wskazuje na to, że nie. Ostry na koncercie odniósł się do tematu i obrócił wszystko w żart typu: młody to nie powinien się wypowiadać o starszych. Więc bifu i konfliktu chyba nie będzie. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Będzie za to nowa płyta od gościa, który kiedyś naprawdę mocno zamieszał w polskim rapie, a potem trochę zniknął. To znaczy był, ale zaczął robić kawałki w mocno alternatywnym brzmieniu. A wiecie, co to znaczy robić alternatywną muzykę w Polsce? No właśnie, nic. To znaczy, że nikt o tym prawdopodobnie nie usłyszy. Ale o kim w ogóle mówię? O Biszu, który ogłosił, że wraca z nową płytą. Ostatnia była w 2021 roku i jak Bisz sam przyznał, no po tym postanowił zrobić sobie przerwę od rapowej konwencji na dłużej. Ale nagle usłyszał dobre podkłady i już poszło. No i jest, i będzie. Pierwsze numery z nowego krążka twórcy Banicji ukażą się już na dniach, a ja czekam, żeby o nich mówić. No i mam nadzieję, Wy też czekacie, żeby lada moment usłyszeć je i zobaczyć w Mixtape TV. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. To teraz pogadajmy o tych, których też niedawno można było usłyszeć, ale co ważniejsze, zobaczyć w bardzo nietypowych miejscach. I o jednej z tych postaci już dzisiaj mówiłem, ale zacznę od innej, czyli od Bambi. Ta pani, czyli młoda podopieczna innej polskiej raperki, Yungle Osi, ostatnio mogła zobaczyć siebie w Nowym Jorku na Times Square. Na wielkim telebimie, billboardzie, czy jak to tam się nazywa. Ten taki wielki ekran z reklamami. No i jak sama przyznała, to dla niej była niespodzianka i nie widziała tego na żywo, ale była, więc gratulacje, bo pewnie pojawienie się z własną reklamą w takim miejscu można traktować jako wyróżnienie. Tak samo jak wyróżnienie należy się FC Barcelonie. Po pierwsze dlatego, że wygrali z Celtą Vigo 3-2 po 2 golach strzelonych przez lewego, czyli Polska górą, a po drugie dlatego, że promują młodego, nieznanego polskiego rapera. Matę. W czasie meczu w Barcelonie i stacjonarnie i w telewizji wszyscy kibice na świecie mogli zobaczyć banery reklamujące nową płytę młodego Matczaka. No i to chyba robi wrażenie, prawda? Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. To jest Wydział Newsów, a skoro tak, to może powiem Wam jeszcze o tym, o czym będzie mowa w najbliższych dniach, dzięki czemu Wy będziecie do przodu i będziecie mogli powiedzieć, że jesteście rapowymi ekspertami. Czyli kalendarium, czyje płyty ukażą się niedługo. Po pierwsze Gibbs, ten pan wypuścił już singiel Safe, czyli tytułowy numer jego drugiej solowej płyty. Promieni deszcz, czuję yin yang, zostawię odcisk.
Po drugie, debiut Wajmy. Gość, który przez dłuższy czas współpracował z Żabsonem, występując z nim na koncertach, poszedł na swoje i nagrał płytę Cameleo. Premiera w październiku i na pewno warto sprawdzić, jeżeli chcecie wiedzieć, kto pewnie zaraz będzie jednym z czołowych raperów w Polsce. No przynajmniej pod względem popularności. Po trzecie, Sarius. Ten pan jeszcze nie ogłosił większych szczegółów, ale pewne jest jedno, w najbliższym czasie szykuje dla nas nowy krążek i książkę. Bo jak sam powiedział, teraz już nie tylko rapuje, ale też pisze książki. No i jedną mamy przeczytać już bardzo niedługo. Ja trochę się boję, ale trochę też chcę sprawdzić. To jest tak jak wtedy, kiedy w lodówce coś śmierdzi i wąchacie dwa razy, żeby upewnić się, że za pierwszym razem zaśmierdziało odpowiednio. Trochę się boisz, ale jednak to robisz. No i nie mówcie, że tak nie macie. No i jeszcze Łona. Ten raper ze Szczecina w połowie października wydaje płytę we współpracy z Koniecznym i Krupą. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A ja kończę współpracę z kamerą, przynajmniej teraz, bo to już koniec wydziału newsów w Mixtape TV. Teraz trochę rapu, dla odmiany. Do następnego.